Halo, halo, cześć, dzień dobry, z tej strony Domek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, nie da się włączyć chudów. Witam was w kolejnym odcinku z Gold Rusha i dzisiaj będę chciał sobie zrobić taki, że tak powiem, mały upgrade i kupić pompę na, że tak powiem, wodę, czy tam pompę do wody, żeby przyspieszyć pracę. Także możemy kupić sobie płuszczę na wodę, kupić jedną, także dodajemy ją, możemy kupić sobie w sumie maty, bo chciałbym... To jest przedłużenie, podstawowe przedłużenie. Przedłużenie to będzie chyba to, co będzie wychodziło. Czyli weźmiemy sobie jedną, dodaj i weźmiemy sobie małą pompę spalinową. O, to jest droga ta mała, ta pompa, tylko że ta tutaj, tak? O, dobra. Bierzemy sobie tak, groby wąż do wody, jeden, z tego co wiem. No tutaj wszystko mamy wypisane w dzienniku, także potrzebujemy tak, groby wąż do wody, ciężki wąż do wody, dwie maty. To mamy dwie maty i filtr do wody na pewno. Dobra, ciężki wąż też jeden weźmiemy. Czy tutaj są gdzieś może olbrzymi wąż do wody? No, olbrzymi, olbrzymi. Czy są tutaj może gdzieś jakieś filtry? Czy nie? Bo może filtr jest od razu. Ale bardzo w to wątpię. Czy poczekajcie, czy jest jakiś filtr gdzieś? Tutaj mamy węże. Groby ciężki, ogromny. Tu mamy kable. Ja mam w gardle jakieś takie, kurde, ten, zaschnięte rozlewacz, tu mam jakieś rozlewacze, łączniki. Tutaj mamy taśmę, której się da wziąć, gaśnice, karnistry, te, wiaderka. I w zasadzie to tyle, chyba że na przykład przy kasie można wziąć, bo też wiem, że jakieś rzeczy się dało dać przy kasie. Nie. Nie, tu się nie da. Poczekajcie, gdzieś musi być jakiś przecież chyba ten, nie? Chyba, że tutaj na przykład będzie. O właśnie, ej, bez kitu. Poczekajcie, może tutaj coś będzie. Tylko tutaj raczej są te części zamienne, te mi się wydaje. Oświetlenie, kurde. Ale fajnie, fajnie, że to jest w końcu sobie zrobiłem tak, że mogę sobie z tego poużywać, że tak powiem. To nie. To mamy do gąsienicy. Wzmocniona. Ale to kosztuje 3 razy więcej. O, jest filtr wody, mamy. Jest filtr wody, dodaj. Widzicie, znalazłem, okej. Okay. I co jeszcze potrzebujemy? No i w zasadzie to tyle, ale wezmę sobie jeszcze, żeby nie było za mało. Chyba, że wziąłem już te. Nie, nie wziąłem tego. Wezmę sobie jeszcze dwie te maty. Dobra, także kupujemy sobie maty. Czy tam coś? Czekajcie, co to jest? Myślałem, że się da najechać, ale nie da się. Dobra, zamówienie. No, tak. Zapłaciliśmy około 1000, mamy teraz 2000 coś. Także użyj. Dobra, teraz się da otworzyć klapę. Wrzucamy wszystko tutaj i lecimy na nasz obóz, że tak powiem. Mamy filtr. Możecie pisać w komentarzach, czy filmy z Gold Rusha wam się podobają, bo w sumie jestem bardzo ciekawy, czy wam się podobają, czy wam się nie podobają. Bo oglądalność spada, także trzeba, musicie mówić, co, że tak powiem, nagrywać. Znaczy są osoby, które po prostu nagrywają. Są osoby, które po prostu oglądają mimo wszystko, co, nieważne co nagram. I to bardzo jest fajne, bo to wtedy świadczy o tym, że ta osoba jest tutaj, że tak powiem, i ogląda cię dlatego, co ty robisz, a nie dlatego, lub może inaczej. Świadczy to o tym, że osoba ogląda cię dla ciebie, a nie dlatego, co robisz. O, czy dla jakiejś gry, wiecie o co chodzi? To jest takie dość fajne, właśnie jak jest taka kubka stałych widzów, załóżmy. Ale ładnie to ustawi. Pięknie, dobra, wsiadamy. Która po prostu sobie ogląda wszystko. Dobra, podjedziemy sobie jeszcze na stację. I zalejemy sobie... Albo w sumie wiecie co, żeby nie jeździć jeszcze. Weźmiemy sobie, tego nie wiem czy mi... No właśnie. O, dobra, zaczniemy ręczny. Kupimy sobie jeszcze kanister. Bo to może być w sumie przydatne. Kupimy sobie dwa. Dobra, bo jeżeli ma nam, powiedzmy, brakować potem paliwa czy coś, no to będzie słabo. A jak sobie weźmiemy dwa kanistry, no to będziemy mieli od razu więcej dieselka, żeby tutaj sobie zalewać, prawda? Czy to jest kanister, ale nie pisze, czy jest pełny czy pusty, także smutek. Dobra, bierzemy jeszcze ten. Po prostu chodzi o to, żeby jak najdłużej było można pracować, nie? O to mi chodzi głównie. Dobra, wrzucamy to tu. I na stację jedziemy. Okej, teraz tak. Gdzie tu się tankowało? Gdzie tak otwierało? Nie. Jak to się tankuje? A, tu się tankuje, dobra. Bierzemy to. Wchodzimy tutaj.
użyj. Do pełna poprosz. Zatankuj. Karnister ten. Co daleko? Może teraz? Ale co za daleko? Jezu. Wymagania mają. Dobra, powiedzmy, że odłożymy. Weźmiemy sobie te kanistry, wyciągniemy. Bo już w życiu nie zatankujemy. Otwórz tą klapę. Dobra, jeden. Drugi. Bierzemy wynża. I teraz może się uda. O, teraz się da. Dobra, ile tu chodzi? 20 litrów. Nie, 20 litrów nawet spoko. W sumie nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że to, że kupiłem sobie te kanistry, bo z tego co widzę, to można sobie tutaj pompy po prostu zatankować. O, dobra. Czekajcie, to sobie odsuniemy. Staram się chwycić pompę. O, to, to dobra. Może teraz się uda jakoś w miarę to zrobić, chociaż nie wiem, czy dobrze się stało. Czekajcie. Wyrzucimy sobie pompę. To sobie wrzucimy tutaj, naprzód. Cyk. To sobie też przerzucimy tutaj naprzód. Dobra. O nie, teraz mamy węża pod tym. O. O, dobra. Git. Możemy teraz je zalać. Ile do niej wchodzi? Pewnie z 5. Jo, 4 litry. 5 litrów woli, dobra. Dobra, mamy już zatankowane. Lecimy sobie. Łe. Przydałoby się może zamknąć klapę, żeby nam nie wypadło coś, co? Mamy, czekajcie, kanistry są. No i tyle, dobrze. Zamknij klapę. Dobra. Ja sobie będzie słuchać w tle, to przepraszam, ale już nie jestem sam w domu, także. Także no, niestety. Dobra, lecimy sobie teraz na. Na naszą kopalnię, że tak powiem. Czy tam nasz teren. Oj, masakra, te hamulce w tych pojazdach tutaj też są takie średnie i to kierowanie. Denerwuje mnie to trochę, ale. Ale trudno. Dobra, lecimy sobie na zakupy. Znaczy na zakupy, już wracamy do zakupów w sumie. 50 na godzinę. W jakim terenie. No to ładnie. Czekajcie, nie wiem, czy mi się pokazać cały czas to na dole, to wolne ręce i te sprawy. Denerwuje mnie to, nie wiem, czy to zawsze się pokazywało. Cały czas pokazuje ładowanie. O, dobra, przestało ładować. 10 dni do lata. W lato to będzie chyba sezon bardzo taki właśnie... jak to się nazywa? Taki właśnie wyrobkowy, nazwijmy to. Że będzie bardzo dużo... O Jezus Mary, ale te dźwięki są głośne, jak się w coś uderza, ale jako takie są ciche, nie? Taki, powiedzmy, właśnie gdzie będzie bardzo dużo kopania, gdzie będzie najwięcej złota, bo będzie właśnie porozmrażane wszystko i te sprawy. Także w sumie spoko, ale tutaj fajne kamienie są. Fajnie się ten owinęła rura wokół tej rury. Szkoda, że ta rura nie ma tylko tego, nie? Nie ma takiego... Nie ma kolizji, żeby się dało ją tak owinąć, żeby się nie rozwaliło. Dobra, zajedziemy sobie tutaj. To będzie potem wszystko kopane. Łe. Oho. Mama z odkurzaczem jedzie. Dobra, podjedziemy sobie tutaj. Cyk. Trochę do przodu muszę, żeby było miejsce. Gasimy. I możemy sobie rozkładać wszystkie. Wszystko. Wszystkie i wszystko po kolei. Dodajemy sobie tutaj. To możemy wywalić. To w sumie też. To jest przedłużenie po prostu. A to w sumie dobra. Może nawet lepiej, że wziąłem tak. Dobra, bierzemy to. Dajemy tutaj. Teraz to dajemy na podstawę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy idzie to. Nie, to idzie tu. Aha. Czyli to idzie i tak tutaj. Dobra. Miejmy nadzieję, że to pasuje. Tak pasuje. Dobra, git. I teraz tak. Teraz możemy sobie w sumie walnąć te rolki od razu. Żeby były już gotowe, żeby zbierały złoto. Znaczy na razie tak, to za dużo nie pozbiera złota, bo nie podłączyłem. Teraz tak. Teraz to będzie musiało iść sobie do pompy. Poczekajcie, gdzie sobie postawić pompę? Z tej strony sobie ją postawię, żeby mi nie przeszkadzało, jak będę sobie kopał. Pompę dajemy tutaj, do krzaków. Teraz bierzemy to. Podłączamy sobie... Czy tu jest jakiś podpis, czy to jest wyjście, wejście?
Chyba nie. To podpinamy tu. I... tu? To, tak to ma działać? To się... nie pamiętam, jak to działa. Chyba tak. 3 na 50, 3 metry na 50 metrów, okej. Okay. Znaczy 3 metry na 50 możliwych, o. To jest filtr wody, który ma iść na koniec chyba węża. Tak? Tak, na koniec węża ma iść, żeby filtrowało wodę, żeby nam nie pozapychało. I cienkiego węża podłączamy sobie tutaj do tego ustrojstwa. To jest wąż taki ogrodowy, typowy. Dobra. I cyk. No i teraz to wygląda. Teraz moment. Jak to się włączało, chudy? Poczekajcie, tu jest out. Czyli wejście. Tu jest in, czyli wejście. Czyli... na logikę to musi iść tu. Żeby tak. I teraz nie wiem, czy to będzie szło w drugą, czy jak. Czekajcie. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Użyj. Tak, leci woda. No to możemy kopać. Teraz to będzie szła robota. Cyk. Cyk. Zobaczcie, teraz to idzie. I co mamy? 28. No to świetnie. No to już mamy dużo hajsu. Dobra, także pokopiemy sobie teraz trochę. Jak się udało już uruchomić, to się dobrze. Możemy sobie trochę pokopać, także możecie właśnie pisać, czy wam się podobają odcinki z Gold Rusha, czy nie. Czy tak. Czy chcecie więcej, czy nie chcecie więcej. Myślę, tak po raz na tydzień będzie dobrze z Gold Rusha. No i powiem wam, taka robota to jest właśnie już ta wygoda. Więc ja tylko puszczacie pompę, no i w sumie wszystko robi się już za was. Druga złotka, znaczy druga złotka, droga grudka. No to nieźle, jak ja takie grudki znajduję. Dobra, myślę, że sobie zapełnimy jedne maty może dzisiaj, chociaż wątpię. No, ale wiecie, jak cały czas woliłem tym wiaderkiem, no to chodziło powolutku. Na teraz to idzie jednak jak głupie już, nie? Bo to jednak już jest dość dużo. Tutaj ja bym tutaj wleciał koparką. Jeszcze jedna grudka. No to ładne grudki mi się tam robią. Ja bym tu wleciał koparką. Jak sobie tylko kupię koparkę, to ja tu wlatuję koparką. I tyle. Nie, niedobrze. Dobra, cyk, cyk. Cyk. Ładnie, ładnie idzie. Nie no. I nie trzeba przerywać pracy, to idzie świetnie, mam być szczery. Bo to jednak dość dużo daje. W sensie... od razu czuć tak naprawdę. Kolejna grudka, 15 gram, czy tam coś. Bo to chyba w gramach podaje, z tego co mi się wydaje. Cyk. I cyk. Taka robota to mi się podoba, mam być szczery. Pięknie to idzie. Ogólnie jakby ktoś pytał, nie wiem czy mówiłem. Może było pokazane, jak na chwilę miałem włączone chudy. Chudy się włącza na F10 w tej grze. Przeczytałem sobie szybko na necie. Także tak, na oficjalnym jakimś tam suporcie Steama. Kolejna grudka, 32 gram. Jezus Maria, bogaty jestem już. Także dobrze. A czy to przy Woltynie, że zaraz to było na kompie, czy to było na grze, że tak powiem? Czy poza grom, czy w realu? Cyk, cyk. Powiem wam, tak robota to może iść, mi się to podoba. Dla mnie to pasuje. Tym bardziej patrzmy, że jeszcze mamy 4T, czyli tak naprawdę rozkłada nam się cały materiał na wszystkie T, na wszystkie... wszystkie, że tak powiem, listwy. Te maty, o, maty. No, co daje dość dużą w sumie przewagę, bo nie dość, że możemy zebrać więcej, to możemy chyba zebrać tak sobie szybciej, jakby nie było też, nie? Także też spoko to jest. Pewnie dużo gorzej mnie słychać, bo gra jest teraz głośna. To sobie przyciszę wszystko w premierze. To jest właśnie magia renderingu. Przyciszesz sobie i wszystko słychać, tak powinno być. Znowu jakaś grudka, 38. No to mnie już stać na koparkę na pewno. No to trochę szybko te grudki chyba wpływają, co? Co tam tutaj pisze? 20 na 30 litrów per... aha, czyli... czyli może dużo więcej w sumie ten można przepuszczać, jakoś tak mi się wydaje. Czy to od pompa, czy nie? Nie wiem, nie wiem. No widzicie, źle podłączyłem jednego węża i się zepsuło. Myślę, że tak po 50% z tych nam wystarczy, czy jak? Nie no, 50% już mamy na tych. Czekajcie, zrobimy tak, że sobie tutaj zrównamy ten wybój i pojedziemy sobie je przetopić. O Jezus Maria, ale kasy.
Ładnie nam sypie tego hajsiku. I cyk. I hops. I cyk. Jeszcze tak naprawdę może jedna łopata. O, dobra, i powiedzmy, że wystarczy. Że chowamy łopatę. A ładnie tutaj leci wszystko. I gasimy pompę. Dobra, mamy zgaszoną. Mamy nasze piękne maty ze złotem. Idziemy po wiadero. Wiadero. Zapiszemy sobie grę, żeby już nie trzeba było tak dużo łopatować. Zapisz. Tak, chcę nadpisać. Zapisywanie. Słuchajcie, quick save mogę sobie usunąć. W sumie, bo tych quick save'ów i tak nie będę nigdy używał. 16:26, to jest realny. Tak, to jest realny czas, jest 16. Jezus Maria. A zacząłem nagrywać o 15 czy jakoś, tak? Także macie. Macie. Słuchajcie. O, teraz powinno się dać. Tak. Dobra, zapisało się? Tak, dobra. Macie, że tak powiem, porównanie, ile mi to schodzi w stosunku, że tak powiem, do... Trzeba nabrać wody. Macie porównanie, ile, że tak powiem, takie nagrywanie czasu zajmuje. Czym jest brudna woda? Ej, mam nadzieję, że ta woda tylko będzie czysta, że ten tutaj będzie moje złoto. Bo jak nie, to będzie przypał. Jakaś historia się wyświetla. Jak otwierać tą historię? Tego nigdy nie pamiętam. Cyk. I cyk. No, jak tak robota by cały czas trwała, to kurde. Potrzebujesz jeszcze sobie wody. No dobra, mech górniczy. No to idziemy w takim razie wylać ten mech górniczy do nas na... Do tej. O, tu. Te sprawy. Chyba, nie? A nie, to nie tu się dawało. Dobra, to tu się dawało. Ciach. Pójdziemy sobie od razu, zalejmy sobie czystą wodę. I weźmiemy sobie tą ostatnią, że tak powiem. Czekajcie, da się tak nie da się tak. O nie, czekajcie. Jezus, przecież, dobra. Przecież z tego, co mam teraz, to mam pełne wiadro jeszcze. O ja. No to trochę ten. Dobra, dawaj to w dół. I pukamy. Pukam sobie to po prostu, bo to zajmie pewnie wieki. Zobaczcie, mamy, wyłączę wam kamerkę. Czekajcie. Boże, mamy 240 uncji tak naprawdę, także no, dość trochę tego mamy. Więc możemy jechać sobie to przetopić. Nie wiem, czy to dobrze wzięte kanistry, bo się mi wylecą za chwilę, to będzie w ogóle przypał. Zaczyna padać. Słabo. W sumie te mamy, wiecie, no większość tych uncji mamy... Większość tych gramów, że tak powiem, tego złota mamy i tak z tych samorodków, które nam się trafiają tutaj. Szczerze, jak sobie kiedyś grałem w Gold Rusha, to nigdy aż tyle samorodków nie miałem, także nie wiem. Bardzo dużo mi się samorodków teraz trafia, mam być szczery. Nie wiem, czy to ma jakieś, że tak powiem, znaczenie, czy to zostało poprawione w jakimś update'ie. Poprawione, no nie, że tak poprawione, no bo aż tyle to raczej nikt nie dostaje. Wiem, że te samorodki można wyłączyć, ale to po prostu jakbym miał sobie łopatować przez 20 odcinków, to byłoby trochę bez sensu, także lepiej sobie według mnie tak zrobić i mieć w miarę ułatwione, bo to też nie ma być taki, wiecie, hard survival, tylko to ma być takie, no, pół na pół. Także lecimy sobie, dobra. No nie, przez laga, dobra, jednak nie. Jednak się udało. Dobra, możemy sobie teraz podjechać tą stronę. Ogólnie można też, pamiętam, że jak się bierze większą już tą taką oczyszczarnię, że tak powiem, oczyszczarnię, większą przedczosarkę do koparki, to potem można z niej jeszcze magnety sprzedawać, czy magnety, nie wiem jak to się nazywa. Także to też trochę na pewno daje. Przetop złoto. Czekajcie, wytop. To mogę sprzedać za 4000. Tak, za 4000, magnety nie mam. 40% ceny złota. No to jak wytopię, to mi się wydaje, że lepszą dostanę cenę. Czas 15 minut, przetop. Tak, chcę przetopić złoto, jak? Przetopię, zapisz coś tam, dobra. Jeszcze 14 minut, także jeszcze chwila. Może da się w ustawieniach tutaj trochę przycheatować i zrobić, da się. Damy sobie razy 12. Przycheatujemy trochę, na chwilkę. Żeby po prostu to szybciej w miarę zeszło. Chyba, że się nie zmieniło. Nie wiem, czy nie zmieniło się, dobra. Także przycheatujemy sobie trochę. Tu jest latarka. Słońce części.
Tu coś takiego istnieje? Czekajcie, koło. Zbadaj. 94%, o kurde, ej, to istnieje tu coś takiego. Ciekawe, ciekawe. Jak z tym? 95. 98, o, to ma dużo. A to? A tego nie mogę zbadać. O, mogę, dobra. 98, czyli, no, ty ma lepszy ten. Mała łopatka, mogę tutaj komuś coś ukraść? Mogę odkręcić koło. Odkręć, przykręć. Ale fajne. Fajnie to działa, dobra. Śrubokręt, wkrętarka, ale nie ma latarki. Tak jak kiedyś było. A, bo teraz latarkę chyba pod L zapala. No, teraz po prostu tak jest latarka, dobra. Kowal już chyba to przytopił, dobra. Za 2 minuty sobie przytopi, tak jest już prawie gotowe. Tu mamy jakąś furkę. Nie, to jakiś Cadillac prawdopodobnie, to mamy jakieś beczułki. No dawaj mi to złoto. Dawaj moje złoto, mordo. Możemy sobie już sobie zmienić na razy 9. Zastosuj. Dobra. I do kowala odbierz swoją sztabkę. O, jest moja sztabencja. Wrzucamy ją tu. Cyk. I lecimy ją teraz do banku sprzedać. Tutaj pamiętacie, było za 4000 coś. Także teoretycznie, jeżeli tu było za 4000 coś, a tam pisało 17, tam było 17%? Nie, 40% ceny. Dlatego było rudy złota, no właśnie. No to w takim razie powinno być ponad 8000 tutaj, w tym miejscu, jakie sprzedam tutaj. Ręczny. Pięknie. Tam się cały czas tłuką chyba, sąsiedzi. Dobra, zobaczmy. Uwaga, sprzedaj sztabki złota. Za 9000, tak, kurde. Świetnie, sprzedaj. Mamy 10 tysięcy na koncie, czyli jeszcze 5 tysięcy i będzie nas stać na koparkę. No to dobrze. Aż się musiałem przeciągnąć z wrażenia, dobra. No w takim razie dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że on się spodobał. I co, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnych produkcji. Ja wsiadam do swojego samochodu i jadę dalej pracować. Zrobię może takie wyjście. Dobra, jednak nie zrobię wejścia smoka, bo się nie da. Więc widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!